Witamy w podcaście chrześcijańskiej QA. Z tej strony Damian, Kamil. Yy, dzisiaj poruszymy temat: skąd wiemy, że Bóg istnieje? Skąd możemy mieć pewność, że Bóg istnieje? No, Damianku, skąd? <laughs> Kamilku, skąd? No, ja myślę, że jest kilka źródeł, z których możemy się dowiedzieć, yy, że Bóg istnieje. Jednym takim źródłem jest oczywiście Słowo Boże które jest niesamowite, które jest pisane przez 1500 lat, przez różnych autorów. Zawiera w sobie jedną myśl. Zawiera w sobie proroctwa, które się wypełniły w takim stopniu, że to jest nieprawdopodobne z matematycznego punktu widzenia. Ale również mamy takie źródło, jak źródła historyczne tak, oraz źródła takie zewnętrzne, czyli stworzenie. Jeżeli chodzi o stworzenie, to sam, samo to, że istnieje tak dużo rzeczy, które ze sobą współdziałają, tak, tak doskonale pasują, to, że nasz układ pokarmowy jest przystosowany do tego, co rodzą drzewa, co rodzi ziemia, to jest tak znowuż to jest tak nieprawdopodobne, że to wszystko jest ze sobą kompatybilne i że ze sobą współgra. Przez intuicję, że to wszystko jest ze sobą tak powiązane, powinno nam da dać do myślenia, że ktoś to stworzył i przygotował w taki sposób, żeby właśnie to do siebie pasowało. Tak? Bo to nam podpowiada nasz umysł, tak? I to jest naturalne. No tak. Jeżeli widzisz obraz, który ktoś namalował, dowiesz, że ten obraz się namalował sam. Musiał być malarz. Chociaż nie widzisz malarza, chociaż może go nie znać, chociaż możesz o nim nigdy nie słyszeć. To nie da się podważyć tego, że ten malarz nie istniał, bo musiał żyć, skoro go namalował. Tak samo jak e, widzimy jakiś budynek, to chociaż nie widzimy tych wszystkich ludzi, którzy go wybudowali, nie widzimy architekta, który go zaprojektował, to wiemy, że mm, ci ludzie istnieli, żyli, no bo ten budynek stoi. Jest dla nas jakby świadectwem tego, że ci ludzie musieli to zrobić. Tak samo jest potwierdzeniem, że Bóg jest prawdziwy że widzimy po prostu jego stworzenie, to wszystko, co stworzył, to, co nas otacza, i złożoność świata od najdrobniejszych atomów po wielkie galaktyki, które właśnie ze sobą współgrają w tak niesamowity sposób. Samo to, że świat wygląda i wygląda, że jest kolorowy, że, że nie wiem, mamy dwoje oczu, a nie jedno i tak dalej. To wszystko jest potwierdzeniem tego, że nie jesteśmy tutaj z przypadku, tylko ktoś nas musiał stworzyć. No dokładnie tak samo. Jeżeli ludzie wierzą, że samo się to zrobiło, tak? Że jakaś, jakiś proces, jakaś, jakieś prawo ewolucji to wykonało, tak? To czemu to prawo będąc, tak? Nie wiem, czy nie wierzą, że to jest jakaś inteligentna rzecz, tak? Ale jeżeli to jest tylko prawo, nie się ze sobą żadnej inteligencji, żadnej yy, celowości, żadnej za sobą żadnego umysłu nie, nie niesie, to czemu ta głupia siła, bezcelowa, miały wszystko tworzyć piękne? Czemu ptaki na niebie, tak, albo wodospad, miał być piękny? Albo tęcza na niebie miała być piękna? Czemu wszechświat, gwiazdy nocą są piękne? To jest tak niewyobrażalne, że samo to. Spraw wiadomo, że tych, którzy nie chcą być przekonani, to nic nie przekona. Ale jeżeli jest, ja wierzę, że, że to jest jeden mianownik dla każdego człowieka: że mamy umysł i możemy to dostrzec, bo jesteśmy stworzeni przez jednego stwórcę, i myślę, że każdy to dostrzega: że to wszystko jest tak niesamowite. Nawet ateiści, którzy tam wielcy, którzy. Na przykład Dawkins sam to dostrzega i mówi, że to jest nie, niemożliwe, żeby praktycznie, żeby to powstało samo, ale trwa przy swoim, tak? Więc, więc wszyscy to moim zdaniem dostrzegają, jak mówi Słowo Boże, że każdy wie, że Bóg istnieje, ponieważ przez to Bóg nas może wszystkich sądzić, tak? Więc każdy jest świadomy tego, że On jest i jeszcze powiem więcej, każdy jest świadomy Bożej moralności. Tak jak mówili, list do Rzymian, i to po prostu są takie dowody, które mnie przekonują w pełni. I, i tyle. Jeszcze bym wrócił do proroctw, bo powiedziałeś o nich. A spotkałem się też z taką opinią, że to w sumie, my o tych proroctwach słyszymy od, od dziecka, że one były, ale w sumie nikt nie wie do końca, jak, jak co to za proroctwo. I, i, I też taką opinię. Ostatnio słyszałem, że to jest. Nawet w Maciej i ma, ma dosyć duże prawdopodobieństwo w swoich proroctwach, więc tutaj też yy, po prostu przypadkowo mogło tak być, że to się tak poukładało i to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja mm -hmm. no to w przypadku praw biblijnych to jest nadzwyczajne, ponieważ one są szczegółowe i podają miejsce narodzin Chrystusa, to, że umrze na krzyżu, wiele różnych rzeczy. W księga Daniela opisuje wszystkie. Cesarstwa po babilońskim następujące po sobie co jest w ogóle niesamowite. I to, to są takie proroctwa, których wyjaśnić się nie da. Na, po prostu to jest wiedza, której żaden człowiek nie posiada, tak? Dlatego to nam mówi, że pochodzenie Biblii jest Boże, a nie ludzkie. No i oczywiście typowy argument też ateisty, że jak jest Bóg, to mi go pokaż i pokaż mi gdzie jest. To jest też w ogóle pytanie, które nie ma uzasadnienia, jeżeli znasz Biblię, bo Bóg o sobie mówi, że jest duchem, że jest we wszystkim, wszystko w Nim i jest wszędzie. No a samo to, że jest duchem, to znaczy, że go nie widać, ale Bóg objawił się nam w postaci Jezusa. I to jest właśnie ten następny dowód historyczny, tak, który opisy Chrystusa nie tylko przez oczywiście ewangelistów, jego życie zostało opisane i zaznaczone, że istniał, tylko przez historyków po prostu świeckich. Więc to są dowody też następne, które potwierdzają, że Bóg istnieje, że Bóg ingeruje w ten świat, daje o sobie znać. I że nikt nie ma wymówki, żeby mówić, że nie wie, tak? Nie chce wiedzieć po prostu. Ludzie nie chcą wiedzieć, ponieważ wiadomo, że stwierdzenie, że Bóg jest i jeszcze przyznanie, że ten konkretny Bóg jest, ciągnie za sobą wszystkie konsekwencje. Czyli to, że źle żyjemy, tak? Bo co powiedział Jezus? Ja przyszłem na świat i pokazuję, że uczynki świata są złe, dlatego świat mnie nienawidzi, tak? Więc ludzie nie chcą Boga, a tym bardziej Jezusa. Ludzie chcą Boga, takiego, który jest fajny, który kocha, który jest właśnie taką siłą, głupią, że w ogóle nie ma celu, nie jest sprawiedliwy, mądry, tylko jest nie wiadomo, dlaczego ta siła nie ma żadnej cechy umysłowej, ale miłością jest. <laughs> I zawsze musi kochać. On nie ma w ogóle własnej woli, bo on musi kochać, musi przebaczyć. W ogóle co, co w ogóle co zupełnie co innego, co mówi Biblia, że Bóg jest potężny. I nic nie musi, ale okazuje łaskę tylko tym, którym On chce okazać łaskę. Bo w ogóle jest całkiem zupełnie inny Bóg, niż ludzie sobie stworzą i ludzie chcą i dlatego Go nie chcą, tak? Bo wtedy pomniejsza to ich rolę i ich, i ich osobę, tak? No i tyle. No i tyle. E, dziękujemy za słuchanie. E, zachęcamy do tego, aby czytać Pisma Święte. To jest droga, przez którą można poznać Boga. No i co? Dziękujemy za dzisiejsze słuchanie. Zapraszamy na, na kolejne odcinki w każdy czwartek, zarówno na YouTubie, jak również w aplikacjach do podcastu. A jeżeli macie jakieś pytania, to tradycyjnie można je pisać pod filmem na YouTubie. Na naszym kanale żyjesz tylko raz. Dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia, do usłyszeń.